Simba, król lew. Odcinek 37. Zasadzka. Jestem zmęczony. Ten upał jest nie do zniesienia. Może zrobimy krótką przerwę, Simba? Gdybyś nam coś zaśpiewał, szlibyśmy szybciej. Simba? Myślałem, że doceniasz mój talent. Właśnie, że doceniam. Dlatego chciałem, żebyś nam zaśpiewał. Twój piękny głos doda nam energii, żeby iść dalej. Simba ma rację. Jaką piosenkę mam wam zaśpiewać? Może piosenkę o dżungli? Dobrze, skoro nalegasz. No dalej, Sam. Nie mam ochoty, jest za gorąco. Na pewno nie pamięta słów. Sam, śpiewamy, żeby przestać myśleć o tym upale. No dobrze. Słuchajcie! Wkrótce wojska Simby będą przechodziły tą ścieżką. Macie zebrać tyle głazów, ile się da, i zrzucić je na nich. Panie, oni zginą pod tymi kamieniami, prawda? Siedź cicho, Hieno. Taki jest mój plan. Oni zginą pod kamieniami. Przecież to powiedziałam. Tygrys nigdy mnie nie docenia. Jeśli zrobicie tak, jak wam każe, nikt nie wyjdzie stąd żywy. Niech żyje tygrys! Dziękuję wam, jesteście bardzo oddani. Niech żyje tygrys, nasz pan! Simba nie może wyjść stąd żywy. Macie być bezlitośni. Hurra, niech żyje tygrys! Musimy dorwać Simbę! Musimy dorwać Simbę! Cisza. Przygotujcie się. Pamiętajcie, im szybciej pozbędziecie się Simby, tym szybciej zostaniecie wynagrodzeni.
Nie chichotałam, panie. Dlaczego to zrobiłeś? Siedź cicho i słuchaj mnie, hieno. Macie złapać wszystkich. Możesz być tego pewny, panie. Dobrze, macie jakieś pytania? Nie, panie, zajmiemy się Simbą. A co potem? Co potem? Potem przejmiemy królestwo, będzie nasze. Wspaniale. Hieno, jesteś bardzo oddana. Dziękuję, panie. Zawsze chciałam to usłyszeć. Dobrze, przestań już gadać. Lepiej idź poszukać czegoś do zjedzenia. Simba, byliśmy na zwiadach. Czego się dowiedzieliście? Dalej za wąwozem rzeka staje się bardziej rwąca. O nie, to może być niebezpieczne. Prądy są bardzo silne i szybkie. Nie bójcie się, ścieżka wzdłuż rzeki jest bezpieczna. Rozmawialiście z innymi zwierzętami, które tu mieszkają? Nikogo nie ma. Chyba nawet tygrys uznał, że jest za gorąco. Nie sądzę, tygrys nie poddaje się tak łatwo. Pewnie znów coś knuje. Możemy jeszcze raz tam polecieć i sprawdzić, czy czegoś nie przeoczyliśmy. Dziękuję, Ludwiku, ale chyba lepiej będzie, jak wszyscy odpoczniemy. Później porozmawiamy. Hej! Wstawajcie! Koniec drzemki. Nie przeszkadzam wam, prawda? Nie, Sam, dlaczego nie śpisz? Nie jesteście głodni? Jedliście już obiad? Nie jesteśmy głodni. Jakoś dziwnie się dziś zachowujesz. Wcale, że nie. Muszę się was o coś spytać. No to mów, o co ci chodzi. Mogę wam zaufać? Tak. A jeśli nie dotrzymacie obietnicy, to poniesiemy surową karę. I już nigdy nie będziesz mógł nam zaufać. I przestaniemy być przyjaciółmi. I wszystkim o tym opowiesz. Dobrze, w takim razie słuchajcie. Już nigdy więcej wam nie zaufam. Już nie jesteście moimi przyjaciółmi. Wszystkim o tym opowiem. Zrobię tak, jak mi mówiliście. Oszalałeś? Co się z tobą stało? O co chodzi? Jasne, teraz udajecie niewinnych. Żegnajcie, zdrajcy. Sam, zaczekaj. Może uderzyłeś się w głowę? Nie, czuję się bardzo dobrze. Wielki, domyślasz się, dlaczego Sam się tak na nas obraził? On chyba oszalał. Przestańcie udawać niewinnych i zrzucać całą winę na mnie. Tylko pogarszacie sprawę. Nie zrobiliśmy nic złego. Nie mamy pojęcia, o co ci chodzi. Zanim zaatakowały nas wojska tygrysa, daliście mi pieczonego kurczaka, ale później kurczak zniknął, bo musieliśmy już iść. Szkoda, że nie widziałeś wtedy swojej miny. Byłeś taki smutny. Obiecaliście mi kolejnego kurczaka. Teraz sobie przypominam, rzeczywiście obiecałem ci kurczaka, zupełnie o tym zapomniałem. Wystarczyło tylko nas o to poprosić. Cały czas myślę o tym pysznym kurczaku. Mógłbym dostać jeszcze jednego? Oczywiście. Proszę bardzo. Przepraszam, że zapomniałem. Będziemy się nadal przyjaźnić? Oczywiście. Przepraszam, że się nie upomniałem o tego kurczaka. Zaraz znikniesz, kurczaku. Smacznego, Sam. Jesteście gotowi? Idziemy na sawannę. Sam, musimy iść. Wait.
Zaczekajcie na mnie. Skakujcie, jak się zmęczycie. Może nie powinniśmy zostawiać go samego? Zaraz skończę tego kurczaka i do nas dołączy. Zaśpiewajmy naszą piosenkę. Muszę już iść. Ładnie tu. Wiem, ale nie czuję się tu dobrze. Jest zbyt cicho. Chodźmy stąd. To miejsce jest idealne na pułapkę. Może powinniśmy wysłać kogoś na zwiady? Wysłałem już Ludwika i kanarka. Nie widzieli nikogo. Chudy, wstawaj! Zobacz na swój medal. Nie mogę się wyspać. Twój medal się świeci. Mamy poważne kłopoty. Medal jeszcze nigdy nie świecił się tak bardzo. Simba! Mamy kłopoty. Mój medal świeci się i pokazał mi, że jesteśmy w niebezpieczeństwie. Znowu? Co zobaczyłeś, Chudy? Widziałem mnóstwo kamieni spadających z gór. Tygrys za tym stoi. Jesteśmy w niebezpieczeństwie. Kryjcie się! Chcą nas przysypać. Musimy zatrzymać kamienie. Jelonku, użyj swojej magicznej mocy. Dalej, rzucajcie kamienie. Tchórze! Ja wam pokażę. Bawoły zatarasowały nasze jedyne wyjście. Simba, spójrz, są tutaj. O nie. Pantero, zawołaj słonie. Powiedz, że potrzebujemy ich pomocy. Stado bawołów kieruje się w tą stronę. Simba chce, żebyście ich zawrócili. Pospieszcie się. Już się robi. Do ataku. Powodzenia. Simba, strusie są tuż za nami. Strusie? Chcą zablokować nam możliwość odwrotu. Nie pozwolę im na to. Simba, nie! Co robisz?
Moi przyjaciele są w niebezpieczeństwie. Zejdź mi z drogi, Pantero. Pantery się tym zajmą. Simba, nadchodzą nosorożce. Udało się. Bo woły, strusie, spadające kamienie i rzeka po drugiej stronie nie mają szans. Wspaniale, to jest prawdziwa pułapka. Tym razem nam nie uciekną. Chyba, że o czymś zapomnieliśmy, panie. Siedź cicho, hieno. Rzeka jest naszą jedyną drogą ucieczki. Prądy w rzece są bardzo silne. Simba, to ty, krokodylu? Zawsze pojawiam się we właściwym czasie. Tym razem nie chodzi tylko o mnie i jelonka. Ja też mam przyjaciół. Stańcie w szeregu. Chodźcie, musicie przedostać się na drugą stronę. Pospiesz się, Simba, nosorożce już są blisko. Stańcie w szeregu. Nie bójcie się, krokodyle są po naszej stronie. Pospieszcie się, musimy jak najszybciej przejść na drugą stronę. Gdzie on jest? Ojej! Na co czekacie? Musimy przedostać się na drugą stronę. Chyba zgubiliśmy Sama. Jak to? Został z tyłu, bo chciał dokończyć swojego kurczaka. O nie, już po nim na pewno wpadnie w pułapkę tygrysa. W czym mogę pomóc? Dopilnuj, aby wszyscy przedostali się na drugą stronę rzeki. Dobrze. Zabierz wielkiego i chudego ze sobą. Mam nadzieję, że Samowi nic się nie stało. Powinniście byli wcześniej powiedzieć o tym Simbie. Piorunie, uratowałeś mnie. To moja wina. Mogłem nie jeść tego kurczaka do końca. Tym razem mi nie uciekniesz. Teraz kolej na sępy. Sam? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? O nie. To Simba. Wycofujemy się. Dobra robota, Piorunie. Pospieszmy się. Musimy przedostać się na drugą stronę rzeki. Pospiesz się, Piorunie. Sępy zaraz nas zaatakują. Zajmijcie się nimi. Do boju. Pomocy! Muszę mu pomóc. Sam, płyń! Płyń, Sam!
Mało brakowało, tak się bałem. Ja też. Łapcie ich. Pod wodę. Simba, jeżeli chcesz, możemy pokonać resztę wojsk Tygrysa. Nie, wystarczy już. Przemoc w niczym nam nie pomoże. Jeśli wypuścimy ich, może zdadzą sobie sprawę, co mogą zyskać, opuszczając Tygrysa i przechodząc na naszą stronę. Zawołam moje wojska. A teraz podziękujmy naszym przyjaciołom krokodylom. Niech żyją krokodyle! Dziękujemy! Uważajcie na siebie! Do zobaczenia! Dziękujemy! Nie podziękowałeś krokodylowi. Uratował ci życie. Przykro mi. Przykro mi, że sprawiłem wam tyle kłopotów. To moja wina, mogłem nie dawać ci tego kurczaka. Nie powinniśmy byli zostawiać cię tam samego. Dziękuję, ale to była moja wina. Moi przyjaciele narażali swoje życie, żeby mnie uratować. Nie powinienem należeć do waszej grupy. Nie mów tak sam. Dostałeś już nauczkę. Przekonałeś się o tym na własnej skórze. Simba i jego przyjaciele kolejny raz uciekli Tygrysowi. Simba podjął właściwą decyzję, wypuszczając na wolność wojska Tygrysa. Nie przegapcie kolejnych przygód Simby.